Zawsze we wtorek rano mam zajęcia z Justyną oraz z dziewczynami, więc teraz zróbmy sobie szybko makijaż. Ja na buzi mam już nałożone serum z witaminą C standardowo oraz krem z filtrem. Aktualnie użyłam tego z Sensum Mare Algo Drops i mamy tutaj ochronę kompleksową, ponieważ to jest ochrona UVA, UVB, ochrona Have Ear. Oczywiście filtr 50 i powiem Wam, że u mnie on się bardzo dobrze sprawdza, ponieważ ma bardzo lekką konsystencję. Zobaczcie, taką delikatnie wodnistą. Proszę, super się wchłania, bardzo szybko, przy okazji też nie bieli. Na buzi utrzymuje się takie delikatne glow, ale z czasem bardzo dobrze jakoś tak wchłania się ten krem w skórę i na nim bardzo dobrze trzyma się makijaż. I moim zdaniem to będzie idealny filtr na wiosnę, na lato, kiedy będą upały. No i kiedy będziemy jak czegoś wybierały takie kremy z filtrem o lżejszej konsystencji, bo z reguły jesienią i zimą wybieram takie dosyć mocne, tłuste, treściwe, tak latem raczej wolałabym kremy właśnie o takiej lekkiej konsystencji, jak właśnie ten od Sensum Mare. I możecie, może Wam tutaj pokażę delikatnie, zobaczyć, krem się już wchłonął. Jest takie delikatne glow, ale to nie jest taki tłusty film, wiecie o co chodzi. Ten glow jest bardzo przyjemny i w przypadku mojej suchej skóry bardzo mile widziany i powiedziałabym nawet pożądany. Ogromnym plusem tego kremu jest na pewno to, że się nie roluje, nie spływa, fajnie łączy się z makijażem i nie szczypie w oczy. Jeżeli aplikujecie krem z filtrem również na powieki, to w przypadku tego kremu nie szczypał mnie on w oczy, niczego takiego nie zauważyłam, nie łzawiły mi oczy, pomimo tego, że noszę soczewki. Jak na razie same plusy, więc jeżeli jeszcze nie testowałyście, to sobie spróbujcie. Ok, kolejny etap, czyli krem BB, również mam od marki Sensum Mare, jest to Algotone Multicare Krem BB i mamy tutaj połączenie pielęgnacji oraz kosmetyku kryjącego. Ja mam ten krem BB w kolorze, już Wam mówię, jest to kolor light, ale oni w swojej ofercie mają też kolor medium oraz kolor dark. Ja mam tutaj, zaraz pokażę to wszystko na swatchach i ja myślę, że te ciemniejsze tony bardziej mi się sprawdzą może już bliżej lata, wakacji, bo ten krem BB świetnie sprawdzi się właśnie w wakacje. Na pewno ogromną zaletą tego kosmetyku jest to, że mamy tutaj połączenie pielęgnacji oraz kosmetyku kolorowego. Jeżeli chodzi o aktywne składniki, które ma ten krem w sobie, to jest olejek z żożoba, ma witaminę E, ma kompleks pięciu alg morskich, bardzo fajnie skórę nam nawilża, pielęgnuje i przy czym mamy też bardzo ładne wykończenie. Ja już Wam pokazuję, jak on się zachowuje na buzi i jak wygląda. Tak jak widzicie, konsystencja jest bardzo gęsta, konkretna, daje bardzo ładne, naturalne wykończenie z takim efektem gumowej skóry, jak my z Justyną lubimy. Jest bardzo lekki, myślę, że tutaj też to krycie można stopniować, ale ja myślę, że spokojnie jedna, maksymalnie dwie warstwy mi starczy, a w lecie dosłownie jedna warstwa delikatnie. Zresztą ja im jestem starsza, to robię coraz delikatniejsze makijaże. Dodatkowo ten krem BB ma również ochronę SPF 15, UVA, UVB, zawsze to dodatkowa ochrona też w ciągu dnia. I tak wygląda moja skóra po jednej warstwie kremu BB. Ma bardzo ładne, naturalne wykończenie, delikatne krycie.
No zobaczcie, bardzo ładnie wygląda i super się połączył z filtrem. Ja osobiście bardzo lubię takie naturalne, satynowe wykończenie. Krem też bardzo ładnie utrzymuje się przez cały dzień i od nas na hasło LGS macie również 20% zniżki na cały asortyment do Sensu Mare. Oczywiście wszystkie informacje oraz linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i lecimy z resztą makijażu. Powiem Wam, że ja jestem wierna bardzo swoim kosmetykom i jeżeli chodzi o pełną listę, to zostawię Wam w opisie pod filmem wszystkie moje kosmetyki, które używam, ale bardzo dużo z nich się cały czas powtarza. Jak na przykład ten rozświetlający korektor pod oczy z AA, który po prostu totalnie uwielbiam. Jest fantastyczny, super rozświetla skórę i co jeszcze? I wiecie co, ja nie lubię, jak kosmetyk się tak ciapie, taki wiecie, robi się ciastko, a w przypadku tego kremu, może tego korektora rozświetlającego, czegoś takiego nie ma, przepięknie rozświetla moje tutaj okolice pod oczami, odrobina pudru na utrwalenie makijażu i żeby krem BB jeszcze dłużej się trzymał. Brwi. Bardzo często pytacie się mnie, co mam na oczach, jeżeli chodzi o moje powieki. To ja mam oczywiście paletę od Zuzy, La Make-up Bella. Ja mam tutaj takie swoje dwa ulubione kolory, Portobello oraz Soho. I u mnie wygląda to tak, że biorę sobie jeden pędzel, wszystko robię jednym pędzlem. Na początku nakładam na całą powiekę Portobello. Coś tutaj mi się. Ok. Zaznaczam sobie tym cieniem powiekę. Później przechodzimy do tego cienia Soho. Nakładamy również na całą powiekę. Bierzemy czysty pędzel. I troszkę cin-cin. I tutaj wewnętrzny kącik, aby nam oko delikatnie rozświetlić. Ja bardzo mocno polubiłam się z brązową kredką od Belle Longwear Eye Pencil. Jest przepiękny w kolorze 02, jest to idealny w ogóle brąz, taki nie za szary, nie za mocno brązowy, ma przepiękny kolor. Jeszcze Wam zrobię tutaj swatchem. Zobaczcie, przepiękna, wykręcana kredka, bardzo miękka i ja lubię sobie nią zrobić takie delikatnie rozdymione oko, taką rozdymioną bardziej kreskę. Ok, i kreska jest gotowa. I ja jeszcze, żeby delikatnie połączyć górną linię rzęs z dolną, to tutaj odrobinę brązowego cienia. I makijaż oka jest gotowy. Oczywiście jeszcze tusz. Ok, i na sam koniec błyszczyk, mój ostatnio ulubiony z Essence. Przepiękny ma kolor. Naturalny. Zgaszony róż. Więc tak prezentuje się mój makijaż. Możecie też zobaczyć z bliska, jak wygląda i jak układa się na buzi krem BB. Daje naprawdę bardzo ładne, takie naturalne wykończenie, delikatne krycie. Jako krem BB na co dzień, perełeczka. Bardzo mi się podoba mój makijaż. Proszę bardzo, dajcie znać, co myślicie. I teraz słuchajcie, przechodzimy do włosów. Do włosów, tylko zastanawiam się, czy będę kręcić je tutaj, czy w łazience, ale może tutaj przy tym świetle dziennym będzie przyjemniejszy efekt, bo ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo z Was pyta się mnie, czym kręcę swoje włosy i w jaki sposób. Więc dzisiaj Wam wszystko pokażę. Jeżeli chodzi o lokówki, to ja mam dwie tej samej marki. Jest to marka Revolvit i te lokówki poleciła mi moja fryzjerka Aldona, która również dba o moje włosy, o moją koloryzację, pielęgnację i wszystkie rzeczy, które są związane z włosami, to ona za to odpowiada. I właśnie poleciła mi lokówkę Revolvit. Ja na początku miałam tę.
I to jest lokówka o średnicy 26 mm. I tą lokówką zrobicie sobie naprawdę takie dosyć mocne loki, które po rozczesaniu dadzą Wam taki przepiękny skret. I tą lokówką naprawdę te loki będą bardzo trwałe, takie konkretne. Ja może Wam dzisiaj powrzucam zdjęcia, jak wyglądają moje włosy właśnie przy zastosowaniu tej lokówki, ale też mam drugą lokówkę, również tej samej firmy, ale już z większą średnicą. I ta średnica to jest 36 mm. I to jest ta sama lokówka, tylko po prostu o innej średnicy. I jeżeli zależy Wam na takiej delikatnej fali, na takim delikatnym podkreśleniu swoich włosów, nie do końca przepadacie za jakimiś takimi mocnymi lokami i wolicie bardziej taki naturalny efekt, to ta lokówka Wam się lepiej sprawdzi. Ta będzie do mocnego skrętu, ta do takich delikatnych fal. I ja dzisiaj właśnie tą lokówką będę kręciła włosy, no i pokażę Wam potem, jak wychodzi ten efekt końcowy. Olivia Garden, jedna z lepszych szczotek, jakie mam do czesania. Oczywiście włosy dzielimy na dwie partie i podpinamy spinką. Bierzemy delikatne pasmo włosów. Lokówkę bierzemy do góry. Zakręcamy. Trzymamy dosłownie kilka sekund. Tak nie wiem, czasami sobie liczę do 10, czasami do 7. I rozkręcam. Ok? I pierwszy lok zrobiony. Więc tak moje włosy wyglądają po pokręceniu. Ja je też delikatnie jeszcze tutaj, szczególnie końce, rozczesuję, żeby efekt był jak najbardziej delikatny, ale taka właśnie fryzura ostatnio najbardziej mi pasuje. Do tego też taka grzywka na bok. Przed świętami przyszła do mnie przesyłka niespodzianka od naszej widzki, Klaudii, która napisała do nas i chciała nam sprezentować upominek ze swojego sklepu, ponieważ Klaudia prowadzi taki vintage shop o nazwie La Herme i tam możecie znaleźć ubrania marek luksusowych i w tej przesyłce są dwa prezenty dla mnie i dla Justyny i ja jestem zachwycona nimi i stwierdziłam, że bardzo chętnie pokażę Wam te ubrania w właśnie w naszym vlogu. I jest mi strasznie miło i Klaudia, dziękuję Ci bardzo za tą przesyłkę. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Klaudia sprezentowała Justynie koszulę w kratkę, która jest przepiękna, zobaczcie. Jest to koszula Christiana Diora. Wiecie co, ja ją chyba założę. Mam nadzieję, że się Justyna nie pogniewa. I tak prezentuje się koszula na mnie. Jest luźniejsza, więc dla Justyny będzie idealna. Ma przepiękny niebieski kolor, delikatną krateczkę i powiem Wam, że ten materiał jest taki milutki. Powiem Wam, że koszula idealna teraz na wiosnę, gdzie gra kolor, fason, luźna. Justyna będzie zachwycona i oczywiście można ją nosić taką zapiętą, można ją nosić rozpiętą, do na przykład jakiejś fajnej sukienki na ramionczka, do krótkich spodenek, schowaną. Tak jak na przykład ja teraz Wam pokażę. O, tak jak w ten sposób ja mam tutaj, do jeansów, do białych spodenek, do białych spodni, do sukienek, rewelacja. I kolejna druga rzecz to jest ten przepiękny sweter, czerwono-bordowy, zależy jak pada kolor. Przepięknie wygląda i powiem Wam, że nie mam takiego swetra w swojej szafie, więc się z niego naprawdę bardzo cieszę. On jest marki Dolce Gabbana i super będzie teraz na wiosnę. Właśnie może do jeansów albo do
Może jasnych spodni? Jeszcze raz, Klaudia, dziękuję bardzo za przesyłkę. Obiecuję, że koszulę Justynie oddam. Sweter mi się naprawdę bardzo podoba. A link do sklepu Klaudii znajdziecie w opisie pod filmem i serdecznie Was odsyłam do niego, bo tam znajdziecie bardzo dużo ładnych rzeczy, marek luksusowych w dobrej cenie. Więc jeżeli poszukujecie takie elementy w swojej szafie, to sprawdźcie koniecznie Klaudii sklep. Czas na wyjadanie poświątecznych resztek uważam za rozpoczęty. Dzisiaj dzień numer 3, barszcz wielkanocny, który sama gotowałam, bo ja w tym roku organizowałam Wielkanoc, znaczy była u mnie w domu, dla mojej całej familii, było fantastycznie. Polecam Wam na przyszły rok, albo nawet na jakiś obiad, barszcz wielkanocny z kwestii smaku. Jest naprawdę przepyszny, wyszedł mi idealnie, jestem z siebie dumna. To już mój drugi barszcz w mojej karierze gospodyni domowej. Pierwszy robiłam w tamtym roku, bo też organizowałam Wielkanoc. I w tym roku robiłam również. I z kwestii smaku robiłam też faszerowane jajka z cukinią, serem oraz cebulą podsmażaną. I robiłam też jajka z ser feta i pomidory suszone. I naprawdę też bardzo smaczne wyszły te jajka. Jak ja poszukuję jakichś takich tradycyjnych przepisów, które zawsze wychodzą, takich obiadowych, albo właśnie na jakieś imprezy, albo jeżeli poszukuję jakiejś inspiracji, jeżeli chodzi o przystawki, to kwestia smaku jest zawsze u mnie numerem jeden. A jeżeli chodzi o pieczenie ciast, to moje wypieki. To są moje dwa ulubione takie kucharsko-cukiernicze blogi i strony internetowe i tam zawsze szukam przepisów, więc dzisiaj na obiad, tak jak mówiłam, dzień numer 3, barszcz. Pomyślałam, że w tym vlogu zrobię Wam takie mini Q&A i na Instagramie mogliście mi dzisiaj zadawać pytania i wybrałam z nich kilka, na które odpowiem. Było mnóstwo pytań o moje plany podróżnicze, gdzie się wybieram, czy mam jakieś miejsca na liście do zobaczenia, kiedy kolejna podróż, na te wakacje, na majówkę. I powiem Wam, że ja bardzo nie lubię mówić o wyjazdach wcześniej, zanim nie pojadę, bo z doświadczenia wiem, że jak o tym mówię wcześniej, to potem na ten wyjazd nie, z jakichś tam różnych okoliczności nie jadę. Na przykład miałam być ostatnio w Paryżu i nie pojechałam do Paryża, a miałam już zabukowane bilety. Ale na ten moment mam zabukowane dwa loty, jeden na maj, drugi na czerwiec. Więc może Wam powiem o tym pierwszym locie. Lecę do Neapolu z moją znajomą Magdą, z którą byłam na Sycylii. Więc jedziemy sobie we dwie na majówkę i mamy na razie taki plan, że lecimy do Neapolu, stamtąd od razu z lotniska do Sorrento. Tam spędzamy dwie noce. Positano, Amalfi chcemy zobaczyć, może Capri. Do końca nie mamy jakichś takich, wiecie, stricte planów i całego jakby, nie wiem, zaplanowanego wyjazdu. Będziemy raczej tak działać na bieżąco. Mamy najważniejsze, że mamy te dwie noce zabukowane, więc Sorrento, Positano pierwszego i drugiego dnia, a potem się już zobaczy. W Neapolu planuję być ostatniego dnia, czyli w czwartek, jeden dzień. Boże, jak się wystraszyłam. Jeden dzień, żeby zjeść pizzę, napić się kawy. Wiem, że się też mnie pytałyście, jak planuję swoje wyjazdy i czym się kieruję. To ja staram się wybierać po pierwsze miejsca, w których jeszcze nie byłam, a po drugie ceną biletów. Staram się, żeby one były jak najtańsze. No i teraz na ten wyjazd do Neapolu zapłaciłam chyba za bilet około coś 200 zł. Były tańsze, ale zanim się zorientowałam, to już podnieśli cenę.
ale raczej staram się podróżować nisko budżetowo. Na moje plany wakacyjne są takie, że oczywiście będę chciała podróżować jak najwięcej. Jestem otwarta na wszystkie wyjazdy, na wszystkie propozycje, które na mnie spłyną. W planach mam też wyjazd, i taki jeden wyjazd ciut dalej, ale o tym Wam już powiem w czerwcu, jak już będę na lotnisku albo po prostu już wyląduję na danej wyspie. I na pewno jeszcze mam w planach nasze polskie morze. Więc to są takie trzy wyjazdy, które mam nadzieję, że się spełnią i wszystko się wydarzy zgodnie z planem. Kolejne pytanie, które bardzo często się pojawiało, to jest: Kasia, co daje Ci siłę i energię do realizacji tych wszystkich celów, jakie sobie stawiasz? Skąd czerpiesz inspirację? Skąd czerpiesz motywację? Co robi, że tyle Ci się chce? Czyli takie pytania ogólne, na zasadzie skąd ja mam tyle motywacji do robienia tych wszystkich rzeczy i skąd biorę siłę. Po pierwsze, ja jestem człowiekiem zadaniowym. Ja człowiek zadanie, lista zadania do zrobienia i ja to robię. Im mam więcej zadań do zrobienia, tym jest lepiej. Ja nawet jeżeli mi się nie chce albo nie czuję się jakoś, nie wiem, komfortowo, to i tak robię, bo taki mam charakter, bo taki mam znak zodiaku, bo ja sobie to po prostu wypracowałam przez lata. Bo na to służyły się też moje doświadczenia osobiste, więc ja tak działam, ja tak funkcjonuję, ja lubię, jak się dużo dzieje, im więcej się dzieje, tym ja więcej robię. Oczywiście mam czasami dnia lenia, to nie jest tak, że zawsze mi się, wiecie, ja po prostu w skowronkach latam i mi się wszystko chce robić. Mam czasami takie dni, że mi się na przykład nie chce wstawać z łóżka, bym sobie najchętniej poleżała. Czasami sobie na to pozwalam, to są jakieś takie pojedyncze dni w roku. Raczej jestem dosyć mocno zmobilizowana i zmotywowana do działania. Nie demotywuje mnie porażka, negatywne opinie, jakieś hejterskie komentarze, wręcz przeciwnie. Ja wtedy mam jeszcze więcej siły i poweru do działania. Ja myślę, że to jest taki całokształt mojego charakteru, pracy nad sobą, pracy nad nawykami, mobilizacji do działania, takiej sumienności wykonywania różnych rzeczy. Ja tak po prostu mam. Ja mam taki charakter i jakoś tak, nie wiem, życie mnie tak nauczyło tego, więc ja nawet jeżeli mi się nie chce, to robię, działam. Nawet jeżeli nie mam ochoty, to ja po prostu idę. I tak jakby tak się nad tym zastanawiam, to tak nie do końca mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób można się mobilizować. Na pewno jest mnóstwo książek, ale ja uważam, że jeżeli ktoś bardzo chce cokolwiek robić i czuje to tak w środku, że chce to zrobić, to to będzie robił. A jeżeli ktoś jest takim troszkę leniuszkiem, to nawet jak mu się będzie chciało, to ten jednak leń troszkę tak go będzie, wiecie, łapał za nogi i mówił: to ty lepiej nic nie rób, lepiej sobie odpocznij, lepiej sobie poleż, nie idź na siłownię, bo się zmęczysz. A ja mam coś takiego, że jak ja sobie coś postanowię, mam dosyć taki silny charakter, to ja to po prostu krok po kroku do celu będę robić i dążyć do tego, co sobie zaplanowałam. Kolejne pytanie od Agi: czy korzystałam kiedyś z laserowej depilacji? Tak, i polecam wszystkim laserową depilację, bo to jest chyba jeden z najlepszych zabiegów, na których ja byłam, na które nie żałuję ani złotówki. Ten zabieg jest wart każdych pieniędzy. Powiem Wam, że pomimo tego, że ja tutaj jestem jasną blondynką, to ja w gruncie rzeczy mam bardzo, bardzo ciemne włosy. Nie powiem, że jestem brunetką, ale jestem naprawdę bardzo, bardzo ciemną blondynką. I super, że mam gęste włosy, ja się z tego bardzo cieszę, ale też jednak na nogach czy na innych partiach ciała te włosy również u mnie występują w dosyć takiej gęstej okazałości i ilości. Więc jeżeli chodzi o nogi, to powiem Wam, że ja czasami miałam takie momenty, że musiałam nogi golić codziennie, żeby mieć na przykład gładkie nogi. I to było bardzo uciążliwe, szczególnie na wakacjach, kiedy na przykład kąpałam się w słonej wodzie, nie wiem, leżałam na piasku, nogi miałam podrażnione i na przykład nie mogłam następnego dnia robić sobie depilacji, bo mi po prostu nogi piekły. Więc jedynym rozwiązaniem była laserowa depilacja. Ja jestem chyba już po 9 zabiegu, albo po 10, już nie pamiętam, właśnie na nogi. I po prostu moje nogi są mięciusieńkie jak pupa niemowlaka. Ja je depiluję, bo po prostu pozostawałam jakieś takie pojedyncze włoski raz może w miesiącu. Tak dosłownie, wiecie, przyjadę maszynką, bo tam jeszcze delikatne włoski mi zostały i tyle. Ale
naprawdę muszę się przyjrzeć, żeby je zobaczyć, albo po prostu je poczuć, bo one są bardzo delikatne. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad laserową depilacją, ma ogarnięte hormony, nie ma żadnych przeciwwskazań, to jak najbardziej ja serdecznie polecam i nawet we wrześniu pójdę sobie na kolejne partie ciała. Zresztą u nas na Instagramie, bo ja chodzę na depilację do Laser Aesthetic, jest taka zakładka depilacja laserowa i tam są wszystkie informacje odnośnie takich szczegółowych informacji, co, jak, kiedy, kto może, jak to wygląda, jak trwa cały proces, więc link do tego Insta Story zostawię Wam też w opisie pod filmem. Kolejne pytanie to było o dietę, czy wprowadziłam inną dietę w związku z siłownią, czy jestem na jakiejś diecie, czy liczę kalorie. I teraz tak, ja kocham jeść. Ja, dla mnie jedzenie to jest hobby i ja sobie nie wyobrażam, że będę na jakichś restrykcyjnych dietach, że nie będę mogła sobie zjeść mojego makaronu z krewetkami, że nie będę mogła sobie zjeść mojego chleba od Marcina Orlikowskiego, chleb sycylijski, nie wyobrażam sobie, że nie napiję się lampki wina, albo nie wyobrażam sobie tego, że nie zjem chipsów, bo ja uwielbiam bardzo, jestem bardziej chipsowa niż słodyczowa, więc ja kocham jeść. Ale oczywiście we wszystkim jakby zachowujemy, ja zachowuję, staram się zachować jakiś balans i równowagę. Chodzę na siłownię, owszem, ale jakby nie liczę, jak wiecie, taka opętana każdej kalorii. Mam ochotę na makaron, to sobie zjem. Mam ochotę, nie wiem, pojechać sobie do McDonalda na crunchy chicken, to sobie pojadę i zjem. Wszystko wiadomo, później spalę, więc ja myślę, że trzeba zachować balans. Oczywiście staram się jeść zdrowo, rozsądnie, ale jeżeli mam ochotę na coś takiego, wiecie, kalorycznego, to ja sobie tego nie odmawiam, bo jakby, wiecie, życie już jest, już o tym mówiłam kilka razy, życie jest dosyć takie, nie tyle, że ciężkie, ale takie, wiecie, wymagające, żebym ja sobie jeszcze musiała jakieś jedzenie odmawiać, które kocham, to jakby, wiecie, no, ja sobie tego nie wyobrażam. Kolejne pytanie to było pytanie o języki, o mój angielski, hiszpański, czy widzę progres, czy warto uczyć się online. Ja uważam, że zawsze się warto uczyć i nawet dzisiaj sobie o tym pomyślałam, jak wstawałam rano, że super, że mam online zajęcia, bo mogę wstać o godzinie 7, podszykować się i na spokojnie siąść przed komputerem i mieć zajęcia. Ja już Wam o tym mówiłam, że angielski mam z Justyną English Fighters, a jeżeli chodzi o hiszpański, to uczę się w szkole Langusta i one, to jest szkoła online, ale mają też w Warszawie oddział, więc można chodzić stacjonarnie. Powiem Wam, że tak, jeżeli chodzi o angielski, to uważam, że u mnie jest zdecydowany progres, bo przestałam się trochę wstydzić mówić. Ja rozumiem bardzo dużo, ale miałam problem po prostu z mówieniem, na zasadzie, że trochę się tak krępowałam, a przy Justynie i przy dziewczynach, bo mamy taką grupę czteroosobową, czuję się naprawdę bardzo swobodnie, rozmawiamy na różne tematy, takie bardzo aktualne i te zajęcia super mi się sprawdzają i bardzo lubię na nie chodzić, w sensie uczestniczyć w nich w każdy wtorek. Bardzo mi się podobają i serdecznie Wam je polecam. Jeżeli chodzi o hiszpański, teraz jestem na poziomie A2, ale tam jest tempo bardzo szybkie. Na zasadzie to jest hiszpański jest dwa razy w tygodniu po 90 minut i na przykład też widzę, że sporo rozumiem, ale jednak z mówieniem tak czuję się skrępowana i niepewnie, więc myślę, że to po prostu jest kwestia obycia z językiem, ale też jestem z tych zajęć zadowolona. I nawet śmieszna była taka sytuacja, bo ostatnio rozmawiałam z Magdą Traveling Onion, ona jest w tym momencie w Meksyku i robiła sobie rezerwację w hotelu i mówiła po hiszpańsku i ja zrozumiałam wszystko i potem to przetłumaczyłam, co ona mówiła, więc byłam z siebie dumna, że zrozumiałam wszystko, ale nie wiem jak z tym moim mówieniem, na zasadzie się troszkę tak krępuję, nie czuję się pewna w tym języku, ale myślę, że to jest kwestia czasu. I jak najbardziej będę kontynuować. Zrobię sobie przerwę na hiszpański w trakcie wakacji, bo chciałabym trochę popodróżować i boję się, że nie zawsze będę dostępna i miała czas, żeby się przygotowywać do zajęć. Więc w wakacje zrobię sobie przerwę wakacyjną, a od września znowu zapiszę się na kolejny poziom. I hiszpański bardzo mi się podoba. Me gusta. Bardzo, 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 bardzo. Kolejne pytanie, czy oglądacie swoje filmy, jak coś dodajecie osobno, że na przykład Justyna obejrzeć, co tam u Kasi we vlogu? Myślę, że tak, ja czasami oglądam Justyny filmy, nie zawsze, czasami tak wiecie, tylko jakby szybko przelecę, ale mamy tutaj do siebie totalne zaufanie, jeżeli chodzi o treści, o materiał, jakby nie wysyłamy sobie wcześniej do jakiejś takiej akceptacji, to samo jest ze zdjęciami, tutaj mamy jakby totalne zaufanie do siebie, już nam może publikować to, na co ma ochotę, ja również, oczywiście staramy się, żeby to było wszystko jakościowe,
w takim naszym stylu, w naszym klimacie, ale mamy do siebie tak totalnie zaufanie, jeżeli chodzi o treści. Czy ja oglądam? Czasami tak, ale jakby nie wszystko, bo jakby też Justyna bardzo często mi jakieś tam rzeczy poleca i ja wiem, co na przykład będzie we vlogu, albo jakoś, nie wiem, rozmawiamy ze sobą, albo wiem, co u niej w danym momencie się dzieje, albo co robi, bo na przykład ona nagrywa, ja z nią rozmawiam na przykład pomiędzy jakimiś tam klipami, więc wiem, co się dzieje i co będzie w danym materiale. Ale zdarza mi się też, że oglądam, jak na przykład, nie wiem, Justyna się maluje, albo jakieś kosmetyczne rzeczy poleca, więc oglądam, więc, ale mam nadzieję, że Justyna również mnie ogląda. W sumie zapytam ją o to. Jak radzisz sobie z toksycznymi ludźmi? Super jesteście dziewczyny. Jeżeli w moim życiu pojawiały się toksyczne osoby, a takie się pojawiały, więc najlepiej, najszybciej je po prostu odciąć od siebie, ukrócić. Po prostu nie kumplować się z takimi ludźmi, odseparować od siebie, skupić się na sobie, na swoich pasjach, na tym, co się lubi robić, znaleźć sobie jakieś zajęcie, jeżeli czujemy się na przykład samotni w danym czasie albo, nie wiem, rezygnujemy z jakiejś przyjaźni, to jak najbardziej toksyczne relacje nic dobrego w nasze życie nie wniosą, wręcz przeciwnie, więc takie osoby trzeba odciąć. Kolejne pytanie, jak moje samopoczucie? Myślę, że całkiem dobrze. Wiadomo, są u mnie lepsze dni, są gorsze dni, ale chyba teraz jestem na takim etapie, gdzie jest bardzo tak spokojnie, tak stabilnie. Chyba tak, jak powinno być. Wakacje się zbliżają i ja planuję być hot summer girl, tak jak mówiłam Wam na Instagramie, więc czuję się bardzo dobrze. Ale owszem, mam też w miesiącu takie dni, gdzie czuję się trochę gorzej, mam gorszy nastrój, ale jest to totalnie normalne. Każdy ma takie dni, czasami lepsze, czasami gorsze. Więc tutaj staram się też je akceptować i pozwalać sobie na jakiś tam smutek, na jakiś, nie wiem, płacz albo coś takiego, bo tak w gruncie rzeczy jestem bardzo uczuciową osobą, może to jakby też nie pokazuję, ale jednak pomimo takiego, wiecie, mojego muru, to tutaj w środku płynie, wiecie, bije gorące serce, więc myślę, że teraz jest u mnie dobrze, spokojnie, stabilnie, bez jakichś tam dram. Kasiu, jakie masz marzenia? Podziwiam Cię za dążenie do celu. Wiecie co, moim marzeniem jest stodoła. Ja nawet mam cały plan w głowie, jak ona by wyglądała, więc marzy mi się taka nie za duża, nie za mała działka ze stodołą, w której jedna cała ściana będzie przeszklona. Tak będę miała te okna, jakby tutaj już, wiecie, wyprzedzam pytanie, więc to jest takie moje marzenie na ten moment, takie większe. No i oczywiście ja uwielbiam podróżować, więc chciałabym podróżować najwięcej jak się da i staram się wszystko robić w tym kierunku, żeby jak najwięcej tych podróży w moim życiu było, bo ja uwielbiam podróżować, czuję się wtedy jak ryba w wodzie, jestem zadowolona, szczęśliwa i poznaję mnóstwo wtedy różnych ludzi, jem przepyszne jedzenie, robię to, co lubię, więc podróże i ta stodoła mi się tak marzy. Fajnie by było. Czy myślę o przeprowadzce z Lublina? Raczej nie, bo w sumie dobrze mi jest tutaj w tym Lublinie. Czuję się bezpiecznie, to jest mój dom, moje miejsce na ziemi i nawet jeżeli podróżuję gdzieś i jak wracam i nawet jadę taką tutaj moją ulicą, to tak mówię, tak sobie, tak wiecie, wewnętrznie tak czuję, że o, jestem u siebie. Więc nie planuję się przeprowadzać, chyba że gdzieś wybuduję tą moją stodołę gdzieś pod Lublinem, no to wtedy się przeprowadzę. Gdzie Ci się bardziej podobało? Majorka czy Como? Zdecydowanie Como. Como jest przepiękne, jest malownicze, jest cudowne. Majorka ma taki vibe bardziej imprezowy, a Como ma taki vibe bardziej elegancki, taki spokój, taki włoski klimat, więc zdecydowanie Como. Como jako pierwsze, Majorka bym wybrała jako kolejne miejsce. Albo najlepiej na przykład Como, Malta, Majorka. Rewelacja, na przykład w takiej kolejności. Ok, jeżeli chodzi o takie pytania z Q&A, to chyba byłoby na tyle dzisiaj, dlatego że zaraz idę na siłownię, a już jest za 10:16, ja w ogóle nie wiem, gdzie ten dzień po prostu mi przeleciał, więc lecimy na siłownię, Mateusz na mnie tam pewnie czeka. Zrobimy trening i dalej będziemy ćwiczyć moje podciąganie, bo jeżeli chodzi o partię mojego ciała, nad którą ja pracuję, to są właśnie ręce,
chcę się do końca maja podciągnąć 3 razy. Ostatnio się podciągnęłam 2 razy. Więc jestem z siebie dumna, bo jeszcze w styczniu nie mogłam zrobić nawet tak jakby, wiecie, jednego podciągnięcia. Więc tak, idziemy na siłkę, idziemy na trening i ja lubię tą siłownię. Lubię chodzić do Mateusza na zajęcia i tak jakoś jest super. Więc śmigamy na siłkę. Mam nadzieję, że pamiętacie o naszym LGS-owym wyzwaniu kwietniowym, że pijemy minimum 2 litry wody dziennie. U mnie zaraz pyknie 1,5 litra. Uno. Czas na hiszpański. Hotel Universidad, dígame. Hola, quisiera reservar una habitación para el día 14. La noche del 14, ¿no? A ver. Hotel San Plácido, buenas tardes. Buenas tardes. Moi drodzy, ja powoli kończę tego vloga, ponieważ zabieram się za jego montowanie jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną ten czas i do zobaczenia w kolejnym filmie na naszym kanale. Buźka, pa!